Witam Cię w kolejnej części naszego kursu, w której zajmiemy się Hyper-V. Hyper-V to inaczej Hypervisor. To takie oprogramowanie, które służy do tworzenia maszyn wirtualnych na maszynie fizycznej. Jest to dosyć popularne rozwiązanie. Możemy sobie za pomocą właśnie takiego Hypervisora przenieść część usług i serwerów, które pracują fizycznie, właśnie w sposób tutaj pracujący wirtualnie. Samo Hyper-V pojawiło się wraz z premierą Windowsa 2008 Server. Obecnie jest też możliwe w środowisku Microsoft Windows 10. Oczywiście musi być to wersja typowo professional, nie może to być wersja domowa. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że aby uruchomić Hyper-V musimy posiadać wsparcie sprzętowe do wirtualizacji. Ale jeżeli już stawiamy serwer 64-bitowy na fizycznej maszynie, to zakładamy, że nasz sprzęt posiada właśnie takie wsparcie. Do zalet Hypervisora możemy zaliczyć to, że będziemy wykorzystywać jeden fizyczny sprzęt, na przykład na którym postawimy sobie 2, 3, 4 takie wirtualne maszyny. Oczywiście sprzęt musi być bardzo wydajny, ale w stosunku, jeśli chodzi o koszty, to i tak wypada to całkiem nieźle i pozytywnie na korzyść właśnie tutaj wirtualizacji. Oczywiście trzeba pamiętać też o licencjach, także przykładowo między innymi Microsoft Windows Server 2019 wersji Data Center pozwala nam właściwie na nieograniczoną ilość maszyn wirtualnych. Tutaj jedynym ograniczeniem jest choćby nasz zasób fizyczny w postaci procesora, procesorów bądź też pamięci RAM. Jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju wady, no to możemy zakładać, kiedy mamy specyficzne oprogramowanie, czyli mamy na przykład postawiony jakiś system operacyjny, na którym funkcjonują specyficzne usługi, to czasem może się okazać, że nie do końca one będą zintegrowane właśnie z Hypervisorem. Oczywiście Hypervisor tutaj firmy Microsoft ma tą ogromną zaletę, że korzysta ze wsparcia właśnie typowo fizycznego. Inne środowiska maszyn wirtualnych wykorzystują głównie tak zwane udawane wsparcie, no i między innymi tak jest z VirtualBoxem, który niekoniecznie akurat jest tutaj dosyć, bym powiedział, przyjazny do stawiania tych maszyn wirtualnych. Ja na potrzeby tej części kursu też zmieniłem środowisko do obsługi systemu Microsoft Windows Server 2019, na którym będzie zainstalowana usługa Hyper-V. Z VirtualBoxa będę wykorzystywał w tej części VMware'a, tutaj player. Na serwerze Microsoft Windows Server 2019 wybieramy sobie z menadżera serwera opcję dodaj rolę i funkcję. Następnie, jak się pojawi nam już kreator, klikamy sobie dalej, instalacja oparta na rolach dalej, dalej i tu wybieramy sobie właśnie rolę Hyper-V. Czekamy na sprawdzenie, czy nasza konfiguracja sprzętowa spełnia wymagania. Klikamy dalej, dalej. I tutaj mamy takie podsumowanie, czego dotyczy tutaj funkcja Hyper-V, co powinniśmy zapamiętać. Klikamy sobie dalej i teraz tak. Maszyny wirtualne wymagają tak zwanych przełączników wirtualnych do komunikowania się z innymi komputerami. No, w naszym przypadku też tak będzie, ponieważ w dalszych częściach naszego kursu też skonfigurujemy sobie system, który będzie się komunikował choćby z naszym tutaj systemem podstawowym. Do każdej wybranej karty sieciowej zostanie utworzony jeden przełącznik wirtualny. Zaleca się utworzenie w tej chwili co najmniej jednego przełącznika wirtualnego zapewniającego łączność maszyn wirtualnych z siecią fizyczną. Nasz pierwszy tutaj interfejs sieciowy jako Ethernet 0, który jest dostępny, no, powinien łączyć się choćby z siecią WAN. Natomiast drugi będzie łączył nam się tutaj z tym serwerem, na którym będzie postawiona usługa Hyper-V. Czyli zaznaczymy sobie dwa interfejsy sieciowe, klikamy dalej. Tutaj mamy lokalizację domyślną plików wirtualnych dysków twardych, gdzie będą się znajdowały. Nie mamy akurat tutaj postawionej żadnej partycji bądź też dodatkowego dysku, dlatego ta lokalizacja jest domyślna i znajduje się na dysku C. Klikamy sobie dalej i oczywiście teraz zainstaluj. Trwa instalacja usługi. Po zainstalowaniu usługi otrzymujemy komunikat, że nasz serwer oczekuje na ponowne uruchomienie. Dlatego też uruchamiamy sobie ponownie nasz serwer. Po ponownym uruchomieniu naszego serwera przechodzimy sobie do menadżera serwera, następnie narzędzia i możemy sobie tutaj wybrać menadżer funkcji Hyper-V. Widzimy, że będzie trzeba skonfigurować sobie tego menadżera, a także będziemy sobie tworzyć nowe maszyny, dlatego też zapraszam Cię do kolejnej części naszego kursu.